Dziewczyny, to jak? Mam dla was niezłą propozycję. Jaką? Dziewczyny, został miesiąc do szkoły. Miesiąc! Dziewczyny, nie rozumiem, skąd takie kwaśne miny? Liceum jest takie fajne. Będziemy licealistkami. Jana, fajne czy nie fajne, ale kocham wakacje bardziej niż szkołę. Ja nie mam nic przeciwko chodzeniu do szkoły. Jeżeli będą tam nowi, fajni chłopcy. Będą. Dziewczyny, gdybym tylko wiedziała. Ale nie o to chodzi. Chyba nadszedł czas, żebyśmy kupiły nowe przybory, plecaki, jakieś nowe ładne torebki. Jestem gotowa. Nie bardzo lubię szkołę. Ale nowe przybory, nową torebkę, na to jestem chętna. A wypuszczą nas? Dziewczyny, już piszę do pana Majka. Panie Majk, dzień dobry. Musimy pilnie wyjechać z dziewczynami. Chcemy zrobić zakupy do szkoły. Diana, przemyślałaś to? Na pewno chcesz zrobić zakupy do szkoły? No, może pójdziemy do jakiejś kawiarni? Dziewczyny, pan Majk napisał okej. I napisał, że zakupy do szkoły są bardzo ważne. Jesteście gotowe? Jesteśmy. Chodźmy. Lejla, tak się boję. Jana, czemu się boisz? Przecież nigdy nas nie zauważy. Dobra, kradniemy dwie czekoladki i uciekamy. Nie kradniemy, tylko bierzemy. Dobra, Lejla. Tak, Jana, bierzemy po jednej czekoladce. Tak. Ja wezmę tego rogalika z czekoladą i tą czekoladkę. A ja wezmę to i to. Uwierz mi, pizza takich rzeczy nie liczy. Pizza takich rzeczy nie liczy. A skąd ty wiesz? Jana, to nie pierwszy raz, kiedy tak robię. Teraz codziennie będę brać czekoladki. A! Co, dziewczyny, kradniecie czekoladę pizzy? Czemu od razu kradniemy? Bierzemy! Zapiszemy się w zeszycie, a później to opłacimy. Słuchaj, browasty, co ty tu robisz? No dobra, jak można wziąć i zapisać się w zeszycie, to ja też chcę. Teraz ten sekret znamy nie tylko my. Ale browasty, nie zapomnij zapisać tego w zeszycie, okej? Dobra, zapiszę to w zeszycie, tak jak wy zapiszecie. Podczas mojej nieobecności zrobiło się dużo niedoborów, Kasie. Jadłaś czekoladę, urosły ci boczki. Ajz, ja nie zjadłam tych słodyczy, one po prostu zniknęły. Nie wierzę ci. Co się tu stało? Stało się, pani Mike. Panie Mike, kupiliśmy słodycze do naszej przyczepy. Włożyłam je do wspólnej lodówki, ale codziennie znikają. Ajz mówi, że to ja je jem. No tak, ona mówi, że ich nie je. To same znikają, tak? Chodźmy zobaczyć, może ktoś je przeniósł na jakąś inną półkę. W naszym domku na pewno nie ma złodziei. Chodźmy, nauczycielu Mike. Ale jak je zjadłaś? Ajz, ja tego nie zjadłam. Panie Mike, mówię panu poważnie. Nie zjadłam żadnych słodyczy, musimy znaleźć złodziei. Tak, nie jadłam. Zaraz to rozwiążemy. Dzień dobry, nauczycielu Mike. O, Ajz, wróciłeś. Dzień dobry. Tak, wróciłem. Dobra, chodźmy do kuchni. Zaczekaj, browasty, skąd masz tą czekoladę? To wziąłem z lodówki. Dziewczyny mówiły, że można wziąć, zapisać w zeszycie, a potem spłacić później. Trzeba było zapytać pizzę o pozwolenie. Widzicie, browasty zjadał wszystkie słodycze. Browiasty, źle zrobiłeś. Ale to było dopiero pierwszy raz. Pokazać wam, kto zjadał czekoladę? Dziewczyny, pokażcie. Chciałyśmy dzisiaj za wszystko zapłacić. Ja pierwszy raz wzięłam słodycze. To Lejla zjadała wszystko. A ja mam przez was problemy. Prawie zerwałam z Ajsem. Dobra, pizza, idź do przyczepy i przelicz, ile przejadły. Lepiej, żeby za wszystko dzisiaj zapłaciły. A ja myślałem, że w naszym domku nie ma złodziei. Nie wiedziałem, że tak nie wolno. Dziewczyny tak robiły, to ja też. Nie jestem niczego winny. Lejla, dzisiaj popełniłaś błąd, a zwykle wszystko robisz dobrze. Ja wszystko oddałam, nic nie jestem winna. Co, Lejla, fajnie jest jeść i nie tyć? Bardzo fajnie. Wiem, ile jesteś winna. 72 słodycze, 2500. Twoje słodycze są takie drogie. Oddam dzisiaj wieczorem. Wygląda na to, że coś jest nie tak z pana pomocnicą, panie Mike. No, przez Lejlę mi było dzisiaj wstyd. To co, Ajz, teraz mnie przeprosisz za te czekoladki? No tak, przepraszam, pizza, byłem cały w emocjach. Lejla, przykro mi, ale muszę zadzwonić do twoich rodziców. To było okropne. Nie mogłeś stanąć w mojej obronie, Jana? Lejla, jak złapali cię na gorącym uczynku? Julio, powiem ci, Mike mnie złapał. Poważnie? Skoro jest tu samochód, to na pewno gdzieś pojadą. Już to idą. Żaby, zabierajcie łapy. Z drogi, maskotko. Nie rozumiem, dziewczyny, w czym problem? Dokąd jedziecie, króliczki? Zakupy co drugi dzień, czy tego nie za wiele? My tu siedzimy, nigdzie się nie wybieramy, a wy gdzie jeździcie? Powiemy panu Majkowi. Dziewczyny, pan Majk o wszystkim wie. Jedziemy zrobić zakupy do szkoły. Wy też możecie jechać, wy same i my same.
Do szkoły mówicie, same zdecydujemy, kiedy pojedziemy. Diana, mówiłem im, żeby zabrały ręce. Dziewczyny, rozumiem, że jesteście obrażone, że jedziemy do sklepu, a wy nie. Ale patrzcie, wiadomość od pana Majka, pozwolił nam. Dobra. Dziewczyny, idziemy do pana Majka. Dziewczyny, a może sprzedamy nasz drugi samochód żabom, żeby się tak nie obrażały? Możemy im dać, są takie słodkie. Czy tylko ja im nie wierzę? My też im nie wierzymy. To jak, dziewczyny, back to school? Jedziemy na zakupy? Jedzie! Chłopaki, kto wie, dokąd zmierza Abby? Wyobraź sobie, że idzie na randkę, ale nie wie z kim. Zapytałem naszych chłopaków, nikt jej nawet nie zna. To z kim się spotyka? Jak dowiem się, że któryś z naszych kumpli się z nim spotyka, to będzie z nim źle. I to nie żartuję. Z zupem się nie zadziera. Zup, uspokój się, Abby idzie na randkę z moim byłym przyjacielem, z Dimą. Co? Abby coś knuje. Chce odzyskać swój wygląd. Ja tam nie wiem, ale ona się tam przebiera. Chłopaki, jak wam się podoba mój nowy zielony kostium w panterkę? Sądzicie, że Dimie się spodoba? No fajny kostium. Wow, Abby, ale ryzykownie. No ja bym poszedł na randkę z taką dziewczyną. Abby jako randko, co to znaczy? Zabierz rękę, Zup. Myślisz, że utknę z tobą na zawsze w tym domu? Nie, chcę mieć normalne życie. Abby, a jesteś pewna, że jak będziesz z Dimą, to staniesz się taka jak on? A co jak on się stanie taki jak my? Nie chcę tu futbolisty. Och, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i stanę się taka jak on. Kev, zerknij, Dima przyjechał? No co, jestem popychadł, żeby sprawdzać, czy Dima przyjechał? Fajnie, ale ten dom nie jest z gumy, jest nas tutaj coraz więcej. Ja nie lubię futbolistów. Zakat, ale to był wybór Zaliny. Hej, były przyjacielu Dimo. Hej, Kev, czemu jesteś taki niemiły? Gdzie jest Abby? Twoja Abby się przebiera. Co, pocałujesz ją i staniesz jednym z nas? Zobaczymy, ale wiesz, że nie oddam ci samochodu. Dimo, uspokój się, może wejdziesz do środka i się przywitasz ze wszystkimi. Dzięki, poczekam tutaj, powiedz Abby, że przyjechałem. Dobra, to koniec. Chłopaki, życzcie mi szczęścia. Dawno nie byłam na randce. A w dodatku z futbolistą? Powodzenia! Zup, żal mi ciebie. Abby, nigdzie się nie wybierasz, po moim trupie. Zup, na twoim miejscu nie robiłbym sobie wstydu. Zup, przykro mi, ale ty już nie żyjesz. Ale jestem zakochany. Wszyscy mówią, że jestem zakochany. Nieodwzajemniona miłość jest ciężka. Dobra, chłopaki, musimy jakoś stać się normalni. Wyobrażacie sobie, ile dziewczyn by za nami biegało? Dobra, mam cel, żeby stać się normalnym i Abby będzie moja. Dima, cześć, idę do ciebie. Dima, twoja dziewczyna się już ubrała. Jeszcze nie dziewczyna. Dima. Dobra, pocałunki poczekają. Dobra, Zip, uspokój się, znajdziemy ci inną dziewczynę. Ja lubię Abby. Nie rozumiem, czemu stoimy. Dobra, wsiadaj i jedźmy. No dalej, otwórz drzwi kobiecie. Dobra. Dima, baw się dobrze. Dzięki. Nie, uspokój się. Naprawdę się uspokój. To by było na tyle, Zup, Abby odjechała. Ajs, po co to wycierasz, że zaraz wszyscy przyjdą i to upaprają? To, co powiedziałaś, było naprawdę nie w porządku. Pamiętaj, w okolicy przyczepy ma być czysto. No dobra, żartowałam. Kiepskie żarty, weź szmatki i mi pomóż. Jesteśmy głodni! Czyli co? Co się stało? Musicie poczekać, krzesła są mokre, deszcz padał. Nie widzicie? Wycieram. Dzięki, ale powiedzieliście za późno, moje majtki są teraz mokre. Okej, mogę przyjmować zamówienia. Czego chcecie? Dla mnie frytki. Burger. Truskawkowe mojito. Lemoniadę. Dobrze, zaraz wszystko przygotujemy. Jestem w szoku, czemu nie wytarliście tego krzesła? Gigi, uspokój się, jest żar z nieba, zaraz wyschnie. Wyschnie. Cześć wszystkim! Dzisiaj mamy dzień sportu, dlatego wszyscy wstajemy i uprawiamy sport. Wow, fajna wiadomość. A czemu nie mówiłyście wczoraj? Już poszliśmy do kawiarni. Jana i Lajle, lepiej trzymajcie się z dala od naszej kawiarni. On jest na was bardzo zły. My też jesteśmy na ciebie złe, Ice. Do dzisiaj nie zjadłam żadnego słodycza, a taką miałam ochotę. Hejka, czy ktoś widział dzisiaj króliczki? Wiemy, że to nasze były dziewczyny, po prostu chcemy z nimi porozmawiać.
Koszykarze, smażymy świeże frytki. Chodźcie. Koszykarze, nie siadajcie na tych krzesłach, są mokre. Moje majtki są mokre. Ale czemu wszystkim to mówisz? Patryk, tylko ich ostrzegam. Koszykarze, nie śledzimy cheerleaderki króliczki. Chyba poszły na zakupy, ale słyszałem to tak z daleka. Dzięki, do zobaczenia. Dobra, przestańcie gadać, wstawajcie. Dzisiaj według planu musimy zrobić 100 skoków i przebiegnąć 3 kilometry. Mhm. Wiecie, szczury, będę skakać na skakance, kiedy zjem wielkiego, tłustego burgera. Ale jesteś żarłoczna, Gigi. To co, czekamy na dziewczyny? My robimy zgodnie z planem. Jasne, że z planem. Ty pogadasz z Kitty, tak? Jak dorosły z dorosłym, a ja z Dianą. Okej. Dziewczyny, te zakupy były po prostu niesamowite. Uwielbiam kupować rzeczy do szkoły. Kupiłam sobie tyle kolorowych gumek. Dziewczyny, widziałyście, jakie piękne długopisy i kolorowe zeszyty kupiłam? A mi się podobają okładki, które kupiłam. Dziewczyny, chłopaki chyba na was czekają. Cześć, koszykarze! Kitty, mogę na dwa słowa? Jestem zajęta. Na chwilkę. Dobra, dziewczyny, idźcie, dogonię was. Diana, my też musimy porozmawiać. Smile, mam teraz plany, żeby się rozpakować. No dalej, Timur, słucham cię. Tylko się pospiesz, bo muszę się rozpakować. Chodzi o to, że piszą do mnie różne dziewczyny. No i chciałyby się poznać. Wow, gratulacje. I co, nie jesteś w ogóle zazdrosna? Mm-mm. Wiesz co, Kitty? Jak już będę miał dziewczynę, to nie płacz po mnie. Nie będę cię pocieszał. A co, mam płakać? Słuchaj, Timur, czego ode mnie chcesz? Chciałem, żebyś do mnie wróciła i się ze mną pogodziła, bo jesteśmy idealną parą. Timur, wydaje ci się, że jesteśmy idealną parą. Ja tak nie uważam. Idę się rozpakować. Pożałujesz. Naprawdę piękne dziewczyny do mnie piszą. Słyszysz? Timur, życzę ci powodzenia. Pa, pa. No i tyle. Plan się nie powiódł, a rozmawiałem z nim jak dorosły. Bardzo jestem ciekawa, co Timur powie teraz Kitty. Pewnie wyznaje jej miłość. Wasi koszykarze was bardzo kochają. Oj, maskotka, a mi się wydaje, że to nie jest miłość. Chcą być z nami, bo jesteśmy popularne. Tak, jesteśmy popularne, jesteśmy gwiazdami. O, patrzcie na gumki, które sobie kupiłam. Ale ładne. I długopis 10 w jednym i jeszcze taki. A może nie chcą z wami być przez popularność, tylko po prostu im się podobacie. Maskotko, ty nic nie rozumiesz. Po prostu jesteś chłopcem i stajesz w obronie koszykarzy. Powinieneś nas wspierać. Dziewczyny, ja was zawsze wspieram. Po prostu trochę żal mi tych koszykarzy. Ktoś przyszedł. Diana, mogę wejść na chwilkę? Diana, nie mogę tego już znieść. To jakiś rodzaj nękania. Dobra, Smile, wejdź. Diana, tylko na parę słów. Nat, my musimy wyjść. Dobra, Smile, tylko szybko, bez żadnych miłosnych wyznań. Dobrze, Diana, bez wyznań. Chciałem ci tylko powiedzieć, że idę dzisiaj na randkę. Fajnie i? Jak do mnie wrócisz, to odwołam randkę, no i nie będzie żadnej randki. Smile, zachowujesz się jak nieudacznik, przecież to kłamstwo. Nie, to nie jest kłamstwo, pokażę ci jej zdjęcie. Zapomniałem telefonu. Posłuchaj, Smile, wiem, że już się nie spotykamy. Jak chcesz, to idź na randkę. Nie musisz sobie niczego odmawiać, zwłaszcza jeżeli ta dziewczyna jest piękna. W ogóle nie jesteś o mnie zazdrosna? Nie. To podłe z twojej strony. Słuchaj, Smile, to podłe z twojej strony, że kłamiesz. Przychodzisz do mojego pokoju i okłamujesz mnie prosto w oczy o randce z dziewczyną. Nie wrócę do chłopaka, który mnie okłamuje. Dobrze, Diana, udowodnię ci, że nie kłamie. Napiszę do niej, żeby tutaj przyjechała. Okej, Smile, dobrze. Jestem pewna, że Timur powiedział Kitty to samo. Podoba mi się żaba, którą narysowałam. Jest jak ja. A jak mój napis? Blondi, a ja narysowałam ciebie i siebie. Najlepsze przyjaciółki. Nie jesteśmy przyjaciółkami. Jesteśmy tylko zespołem. Pokażcie te rysunki. Powiesicie je nad łóżkiem? Blondi, rozczarowałaś mnie. Skoro nie jesteśmy przyjaciółkami, to mój rysunek nie będzie wisiał nad łóżkiem. Blondi, sprawiłaś przykrość Stelli. To był piękny rysunek, trzeba było mi go dać. Nie podobają mi się wasze rysunki. Widziałyście, jakie rysunki robią króliczki? Króliczki nie rysują, one wszystko drukują. Tak, one drukują, a my musimy narysować, żeby być jeszcze fajniejsze niż one. Nie jesteśmy artystkami. Wiesz, Blondi, żadna z nas drużyna. Ciągle jesteś niezadowolona. Dobra, dziewczyny, nie walczmy, po prostu narysujmy to jeszcze raz.
cała ta ściana powinna być w rysunkach żab. Dziewczyny, zaczynamy. Rysujcie jeszcze raz. Aj, znowu to samo. Laila, Jana, długo jeszcze? Jeszcze dwa okrążenia. No i co u ciebie? Życzyła mi szczęścia, a Midiana nie uwierzyła w moją historię. Koszykarze, a wy czemu nie biegacie? Nie jesteście wysportowani? Jeszcze jedno okrążenie. Jesteśmy sportowcami. Trenujemy codziennie. To co teraz zrobimy? Chyba naprawdę musimy znaleźć jakieś dziewczyny, żeby one nam uwierzyły. O, koszykarze, na co czekacie? Nowe dziewczyny jeszcze nie przyjechały? Bardzo chcemy je poznać. Bardzo śmieszne. Przyjadą jutro, tylko nie padnijcie z ich piękna. Zobaczyłam, że ktoś tam oszukuje, dlatego... Kara, jeszcze dwa okrążenia. Koszykarze, no co? Cieszymy się waszym szczęściem. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Nie ma tu z nimi o czym rozmawiać. O, króliczki, wróciłyście z zakupów. To odłóżcie swoje torby i dołączcie do biegaczy. Jana, Laila, zapomniałyście, że mamy cheerleadering. Jutro mamy trening, a dzisiaj mamy dzień wolny. Dziewczyny, mam nadzieję, że jutro będzie trening. To wszystko? Jesteśmy wolne? Przegrywy nie słyszeliście? Jeszcze dwa okrążenia. No nie! Raz, dwa, trzy, do biegu. Biedne przegrywy. To dziwne, że przegrywy biegają, a wy, Laila i Jana, stoicie i rozkazujecie. Jesteście niefajne szczury. Po to jesteśmy szczurami, żeby rozkazywać. Zarządzamy wiejskim domem. Asystentki pana Majka. Stop! Oddaliliśmy się od nich. Tak, teraz chodźmy. Tak, nie rozumiem, czemu musimy biegać. Dobra, chodźmy szybkim tempem. Jakbyśmy zatoczyli koło. Zobacz, znowu próbują nas oszukać. Zaraz się z nimi rozprawię. Musimy biegać. Stop! Przegrywy, pozjadaliście wszystkie rozumy? Czy chcecie nas oszukać? Biegaliśmy. Myśleliśmy, że to koniec wyścigu. Nie zamierzamy już biegać. Idziemy wypić mojito. Wypijcie mojito i jeszcze 5 okrążeń. Te szczury mnie denerwują. A mówiłam wam, że szczury są irytujące. A może wypijemy mojito i uciekniemy? Tak jest. Chcemy mojito. Nie ma sprawy, w porządku. Widzę, że bieganie to sport. 10 kilo chyba schudliście. A może chcecie burgery? Dziewczyny, czy to moja wyobraźnia, czy jest tam Abby? To nie wyobraźnia. O, króliczki, cześć. Odwiedzacie nas? To fajnie. Dima, wejdziesz na herbatę? Aha, trenerka Abby nie marnuje czasu. Wiem, o co chodzi z tymi randkami. Ona chce wrócić do wiejskiego domu, ale my tego nie chcemy. Tak, trenerko Abby, idziemy do naszych chłopaków. To co, Abby, ja jadę. Dobrze, Dima, papa. Nie. Jesteś tchórzem? Nie jestem tchórzem, ale nie chcę się taki stać. Papa. Abby, możesz dzisiaj do mnie napisać. Papa. Dobrze się bawicie? Może pośmiejemy się razem? Chłopaki, jak myślicie, oni się dzisiaj pocałują, czy nie? Czemu tyle to trwa? Zup, nie martw się, nawet jak się pocałują, to mój przyjaciel do nas dołączy. Albo Abby opuści ten dom. Chłopaki, jak myślicie, lepiej tu było bez tych nastolatków, czy jak tu przyjechali? Bez nich było tu zdecydowanie ciszej. No ale mieliśmy dziewczyny. Chłopaki, cześć! Widzieliście, z kim wyszła Abby? Najpierw był nauczyciel Mike, potem Smile, a teraz Dima, futbolista. Zastanawiam się, czego ona szuka. Dziewczyny, a możecie mnie nie obgadywać? Przecież ja tu jestem. No dziewczyny, dotarłyście w końcu do nas? Czemu nas wczoraj oszukałyście? Czekaliśmy na was. I co, Abby, jak tam randka z futbolistą? Abby, pocałowałaś się z Dimą? Co, nie widzicie? Jasne, że nie. Dima się jej boi. Zawsze wiedziałam, że mój były Dima to tchórz. Nie martw się, na pewno pocałuję Dimę i opuszczę ten ponury dom. Zakat, nie rozumiem, czy to wszystko? Obrażasz się? Gdzie wczoraj byłaś? Diana, mamy problem. Zip, czemu się obrażasz? Po prostu podwiozłyśmy koszykarzy, to wszystko. Abby wszystko nam powiedziała, widziała to na własne oczy. Dobra, ja się tu czuję nieswoje, do zobaczenia potem.
Dziewczyny, tak bardzo za wami tęskniłam, moje króliczki. O, trenerko Ebi, jak ty pięknie kłamiesz. Zróbmy imprezę na cześć tego, że tu przyjechałyście. Nie mamy nastroju. Chłopaki, uspokójcie się, mamy fajną propozycję. Mamy nadzieję, że się zgodzicie. Proponuję Zipowi i wszystkim chłopakom, którzy tu są, udać się do mojego domu. A ja mam w domu basen. Rodzice Diany wyjechali i możemy zorganizować przyjęcie. Jestem za. Mogę zadzwonić do Dimy. Nie, zamiast Dimy idę ja. Nawet popływamy w basenie? A wy możecie pływać w basenie? Spłyniemy i wyskoczymy. To jak? Jedziemy? Też pójdę leć. Nie bądźcie za nim, nie chcę jej brać. Dobra, chłopaki, weźcie kąpielówki. Czeka nas czas przy basenie. Diana, dasz mi strój kąpielowy? Kitty, no jasne. Kochani, a wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa! Idziemy!